Proszę Państwa, jest druga połowa lat 70. Polska i Niemiecka Republika Demokratyczna podpisują umowę, że lokomotywy niemieckie i polskie będą prowadziły pociągi do Poznania, a z kolei polskie do Frankfurtu i Berlina. I znalazłem się też w tej grupie. Która jeździła właśnie za granicach. I chodzi mi konkretnie o tą słynną Ludmiłę. Ona nie nazywała się wtedy w żargonie kolejowym Ludmiła, tylko od BR-232. To był po prostu Breżniew. Jesteś zdziwiony, że dziś ma taką nazwę Ludmiła. My zawsze mówiliśmy na nią Breżniew. Polska też miała ambicje posiadać takie lokomotywy, ale niestety od Związku Radzieckiego dostawało tylko NRD te lokomotywy, a my postawiliśmy na swoją, to była SP-47, która miała podobne parametry i oczywiście z tego powodu nie została zatwierdzona do produkcji ponieważ już była produkowana o podobnych walorach lokomotywa typu Breżniew BR-230.